A Marek, spotkałam dzisiaj sąsiada. I co ci gadał? A nic, zagadywał tylko o tę walizkę. I co powiedziałaś mu? A nic, mówił, że przyjdzie tutaj z tą dużą walizką, o której gadał. Po co? Mówiłam ci, chcę, żebyś pomógł mu ją otworzyć, bo on zapomniał tego tam kodu swojego. Ale jak mu pomóc? Przecież nie znamy kodu. No oficjalnie to nie znamy. Chcę nas sprawdzić, mówię wam. No Marek, to wiadomo, że znamy jego kod, skoro podłożył nam tę walizkę. On wie o tym. Niech wie, ale dowodów nie ma. Ale skąd wiecie, że to od niego? Ale co? No ta mała walizeczka. Tato, przecież widzowie pisali w komentarzach, że to on podłożył tą walizeczkę pod naszymi drzwiami. No, czyli wszystko wie. Marek, no pomyśl, on to zrobił specjalnie, przecież inaczej by jej nie podłożył. I super, będziemy ściemniać. Wiem. Powiedz mu, że mnie nie ma. O, pójdę czyścić auto. Ale no przecież mówię ci, że przypomniał się dzisiaj, że przyjdzie tutaj do nas. No i w czym problem? Dobrze gadasz, coś wypadło tacie? No i tyle. No w sumie racja. To ja w takim razie idę odkurzyć auto, a jemu ani słowa o tym. No i wszystko załatwione, my tą zmową bierzemy na siebie. Pelikany coś kombinują, ściemniają, że nie wiedzą o walizeczce. Pelikany jedne. Idzie. Michasia, otworzysz? Otworzę, otworzę. Dzień dobry. Dzień dobry, czy zostało rodziców? Pewnie, zapraszam. Dziękuję. A pan dzisiaj bez walizeczki? Tak, tak. Mamo! Już idę. Dzień dobry. Dzień dobry, Marzenko. A gdzie walizka? Pani Marzenko, niedobrze. A co się stało? Kosmici zabrali. Michasia. Ach, dobrze. Zapraszam do kuchni. Dziękuję bardzo. Proszę usiąść. Dziękuję. O, widzę robótki jakieś. A tak, właśnie kupiłyśmy maszynę. O, to świetna sprawa. No wie pan, ostatnio mnie wciągnęło szydełkowanie. Zrobiłam nawet dwa tulipany. Może je panu później pokażę. A teraz wzięła mnie zajawka na szycie na maszynie. O, pani Marzenko, chodzenie po bagnach wciąga, jak to mówią. Aha. Ale pan ma kiepskie żarty. Dobrze, to może do konkretów. Niech pan siada i opowiada. Dobrze. Zamieniam się w słuch. I znowu bajkopisanie. Ciekawe, co tym razem wymyśli. Pani Marzenko, niech pani sobie wyobrazi. No już sobie wyobrażam, ale proszę powiedzieć coś więcej. Tak. Pani Marzenko, pamięta pani, jak spotkaliśmy się, to mówiłem pani, że przyjdę z tą walizeczką. Tak, oczywiście, pamiętam. Świetnie, bo jak mówiłem, zapomniałem kodu. No niech pan mówi dalej. Tak. Niech pani sobie wyobrazi, że już sobie przypomniałem. To świetnie, ale jak? Na całe szczęście przypomniałem sobie, że zapisałem go na karteczce, ten kod. I po co te zamieszania? Oj tak, było nerwowo. Oj, to na całe szczęście wszystko dobrze się skończyło. Tak, ale te dwa tygodnie, pani Marzenko, takie nerwy... Kiepsko. Zapewne. No. A, zapomniałbym. Tak? Muszę państwu coś powiedzieć. Znowu coś się stało. Pisał do mnie kuzyn John, pani Marzenko. Wyobraża sobie to pani? O, zaczyna się kolejny wątek. I co tam słychać u kuzyna? Dalej mieszka w USA? Właśnie, że nie. O, to wrócił do Polski? Oj, nie, pani Marzenko. To pewnie wyjechał do Australii. Nie zgadli państwo. Przeprowadził się do Francji. Wyobraża sobie pani? Do Francji. Nie Ameryki, nie Australii. Francji. A to niespodzianka. Niech pan mówi dalej. Tak. Mamy się spotkać w przyszłym tygodniu, pani Marzenko. Ze Francji. Ostatnio był Kraków. Tak. Piękne miasto, Kraków. Ale wracając do domu, wyjeżdżam w ten weekend na kilka dni, pani Marzenko. O, to świetnie. Rozumiem, że wyjeżdża pan z żoną. Taka wspólna wyprawa. Właśnie, że nie. Żona wyjeżdża w tym samym czasie do kuzynki, bo mieliśmy razem jechać. Wie pani, której? Ta z Wrocławia, co była na Sylwestra. Ta kuzynka od tego kuzyna. Od siostry, kuzynka. A to ta z Wrocławia. Ta kuzynka, kuzyna żony i tak dalej, rozumiem. No świetnie, ale co mamy do tego? O, mam do państwa w związku z tym bardzo malutką prośbę. Tyci. Do nas? Jaką? Pani Marzenko, kuzyn John prosił mnie, żebym zapytał państwa, czy istnieje taka możliwość... Tak, niech pan mówi.
Trochę mi tak głupio, pani Marzena. No proszę mówić, śmiało. Przecież tak długo się znamy. Czy byłaby taka możliwość, aby państwo przygotowali dla Johna taką malutką niespodziankę? Ech, ale wymyślił. Ale co pan ma na myśli? To pozostawiam już do państwa decyzji. No, co państwo przygotujecie? No tak, niby tak, ale mamy bardzo mało czasu. Nic nie szkodzi, pani Marzenko. Wpadnę do państwa może... Może jutro. No dobrze. Świetnie. Powiem państwu, że nie spodziewałem się takiego wyjazdu w tym roku. Jestem tak podekscytowany. O piękny kraj. Byłam kiedyś. Oby to tylko była prawda. Michasia. Ale muszę państwu coś jeszcze powiedzieć. Tak? John przygotował super atrakcję na cały wyjazd. Wyobraża sobie to pani? Mamy zwiedzać zamki. Chyba w drzwiach. Michasia, co ty? Tam na pewno jest co zwiedzać. Piękny kraj. A wie pan, ile jest zamków we Francji? Nie mam pojęcia, a ty wiesz? Coś około 40 tysięcy, tak coś słyszałam. Ło, to będzie dużo zwiedzania. Pewnie na długo pan tam jedzie. Już nie umiem cię doczekać. Nie, na jakieś kilka dni, pani Marzenko. O, to szkoda, że żona nie może jechać z panem. No tak wyszło, pani Marzenko. Życie jak w Madrycie. Znaczy w Paryżu. No tak, dziwna sytuacja. Co pański wyjazd, to żona nie może? No, taki zbieg okoliczności. Dobrze, ja muszę się już zbierać. Zatem zapraszam jutro. Ja zamknę za panem. Dobrze, zatem do widzenia, pani Marzenko. Do widzenia. O, pani Marzenko? Tak? Takie małe pytanko. A dałoby się przygotować tę niespodziankę dla kuzyna jeszcze dzisiaj? Ale... Będzie ciężko, musimy iść do sklepu. Ale po co, pani Marzeno? Najlepiej, gdyby to było list do strona. Kilka słów zaledwie. Po co prezenty? To nie chodzi o prezenty. A to od razu tak trzeba było mówić. Właśnie, no. To da się załatwić. No, jakoś się załatwi. No to świetnie. A pan to zawsze wkręca. I to w takim razie wpadnę wieczorkiem. Dobrze, zapraszam. Tak, zapraszamy. Zatem do widzenia. Do widzenia, zobaczenia. O, dobrze powiedziane. Dobrze. Do widzenia. Do zobaczenia. Pelikany jak zwykle wszystko połknęły. Zresztą nic nowego. Aleście ma kolejnego historyjka. Dla mnie też to się wydaje bardzo podejrzane. Że niby kuzyn chciał od nas jakąś niespodziankę? No nie miałam nawet pomysłu, co by mu dać. A nagle z listem wyskakuje. I gotowe. To teraz poczekamy, aż przyjdzie. Ciekawe, co z tym zrobi. No co, pewnie da kuzynowi. Serio, wierzysz w tę bajeczkę jego? No nie wiem, no tak myślę. Ja myślę, że on po prostu... Idzie! Idę otworzyć. Chwileczkę! Już! Zapraszam! Dziękuję bardzo. Proszę, oto list dla kuzyna od nas. Bardzo dziękuję. Nie ma za co. Mamy nadzieję, że kuzyn się ucieszy. Na 100%, bo na 1000%. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Zbieram się, bo muszę dopakować jeszcze kilka rzeczy. I oczywiście ten list. Bo on jest bardzo cenny, pani Marzenko. Oczywiście. I nie będziemy pana zatrzymywać. Zatem do widzenia. I szczęśliwej podróży. O, dziękuję, przyda się. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Pelikany jeden. Wszystko wiedzą. Jeszcze zobaczymy, kto jest lepszy z pelikanem.